Dzień dobry, witam serdecznie. Studio kulinarne Parkowa 27. Ja mam na imię Artur, kłaniam się nisko. Dziś chcielibyśmy pokazać Wam, jak obchodzić się z urządzeniem, spaleniskiem Quan Garden Art od samego początku, czyli od momentu, kiedy urządzenie trafi do Waszego ogrodu bądź na Wasz taras. Pokażemy Wam, jak urządzenie rozpakować, ustawić, i pokażemy Wam, jak pierwszy raz je rozpalić. Zapraszam serdecznie do oglądania. To będzie odcinek bardzo techniczny. No i zapraszam też do wspólnego gotowania w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się pięknie. Palenisko Quan Garden Art dotrze do Was solidnie zapakowane i zabezpieczone na palecie. Powoli ściągamy wszystkie kartonowe zabezpieczenia, plomby i folie. Jeśli zakupiliście urządzenie z serii Basic, podczas składania zwróćcie uwagę, by wlot z regulacją dopływu powietrza do paleniska znajdował się na zewnątrz i był łatwo dostępny. W serii Premium ustawienie misy nie ma żadnego znaczenia, gdyż dzięki systemowi dociągu powietrza Airflow Design sterowanie jego ilością umieszczone jest w popielniku pod misą. Każde palenisko Quan składa się z takich samych elementów, czyli z podstawy, na którą nakładamy misę zewnętrzną. W serii Basic misę zewnętrzną przykręcamy do podstawy motylkami. Następnie misa wewnętrzna, w której składa się ogień, i płyta grzewcza. Płytę grzewczą póki co odłożymy sobie na bok. Palenisko ustawiamy w miejscu docelowym. Ważne, by podłoże było w miarę stabilne, pamiętajmy, że w misie będzie palił się żywy ogień. Po ustawieniu Quana w wybranym miejscu przystępujemy do jego wypoziomowania. W wypadku niewielkich nierówności terenu pomocne będą dla nas stopki umieszczone w podstawie Quana. Przy pomocy standardowej 17 możemy urządzenie idealnie wypoziomować. Póki nie ma na nim płyty grzewczej, podniesienie podstawy z misami nie stanowi żadnego problemu. W końcu czas na nałożenie płyty grzewczej. Należy robić to zawsze w dwie osoby, łapiąc płytę od wewnątrz. W takiej konfiguracji unikniemy nieprzyjemnego przytrzaśnięcia palców. Tak poskładany i ustawiony Quan gotowy jest do pierwszego rozpalenia. Pierwsze rozpalenie jest czynnością niezwykle ważną, gdyż podczas tej operacji wszystkie elementy stalowe formują się i przyjmują wymagany kształt. Płyta grzewcza odkształca się minimalnie do środka, co w późniejszym użytkowaniu zapobiega wylewaniu się tłuszczu i płynów na zewnątrz paleniska. Do procedury pierwszego rozpalenia używamy drobnych szczap dobrze wysuszonego drewna. Cała operacja powinna przebiegać bardzo powoli, by temperatura elementów konstrukcyjnych obudowy i samej płyty grzewczej nie rosła zbyt gwałtownie. Czasem podczas tej operacji mogą pojawić się również efekty dźwiękowe, ale tym proszę się w ogóle nie przejmować. Po około 30 minutach powolnego rozgrzewania urządzenia możemy powoli przystąpić do usunięcia fabrycznej warstwy ochronnej z naszej płyty. Najlepiej wykonać to przy pomocy szpatuł Quan Garden Art. Do smarowania płyty podczas pierwszego rozpalenia warto użyć oliwy z oliwek. I zasadniczo mniej ważna jest w tym momencie jej jakość, z technicznego punktu widzenia dla nas ważne są temperatury rozkładu. Smarujemy planszę oliwą, pozwalamy jej się wypalić, oczyszczamy i ten zabieg dobrze powtórzyć 3 razy.
Możemy uznać, że nasza plansza gotowa jest na przyjęcie żywności, jeśli resztki zeskrobywane z niej będą miały beżowy kolor. Cała procedura wypalania trwa zwykle od 60 do 90 minut. Po tej operacji pozostawiamy palenisko do wystygnięcia. Pamiętajcie, że zawsze po skończonej pracy płyta musi pozostać natłuszczona. Tak przygotowane urządzenie będzie nam służyło przez długie, długie lata. Życzę samych udanych specjałów i genialnej zabawy. Smacznego!